Jalski Festiwal Sękaczy to jest spotkanie wszystkich wytwórców sękaczy z powiatu bialskiego. Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy firmy, które zajmują się wypiekiem sękaczy. W tym roku mamy z 10 gmin 16 wystawców. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, co to jest sękacz. To jest tradycyjne ciasto tatarskie wypiekane nad ogniem. Wszystkie formy mechaniczne to ciasto, mogłabym powiedzieć, psują smak tego ciasta. Smak ma być delikatny, maślany, z lekką nutką cytryny. Główna baza to właśnie masło, duża ilość jaj. Ciasto jest długotrwałe, może stać nawet miesiąc czy dłużej. Ja dosyć długo nie zajmuję się, bardziej teściowa zajmujemy się, ale to już jest od pokoleń przekazywane. Dosyć długo, myślę, że ze 30 lat to na pewno. I to są przepisy właśnie pani... Tak, to jest pierwotny przepis babci i jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, że tak powiem. No, dziękuję bardzo. No, żeby był dobry, jaja wiejskie przede wszystkim i to jest podstawa, masło ekstra, czyli takie, które ma bardzo dużo tłuszczu mlecznego, no, odpowiednia ilość cukru, mąki i oczywiście palenisko. Bardzo ważne jest, żeby było to drzewo liściaste, no przede wszystkim takie, które nie powoduje dużo popiołu unoszącego się, żeby nie brudzić. Zresztą pan widzi, że jednak mimo wszystko to nie da się tak dość czysto upiec tego, bo gdzieś te opiłki tego popiołu się unoszą. Pani Aniu, ślinka cieknie? Bardzo. Jestem od początku tutaj, jak pani Basia zaczęła tylko i bardzo mi się to podoba. Jest to naprawdę przesympatyczne. I sękacz będzie bardzo pyszny. A pani jakie lubi sękacze? Suche, mokre, duże, małe, sęki? Smaczne. Smaczne i z paleniska, bo takie są najsmaczniejsze, uważam. Smak jest, właśnie nie ma o czym mówić, zawsze było dobre. Ja nie rozróżniam ani smaków, ani producentów, zawsze mi smakowało. Dziękuję. Ale pan zaczyna od obrywania sęków, bo to ja pamiętam... Nie, to już mamy wnuki i oni nam to załatwiają. My tylko to, co pozostanie już, ale zawsze smakuje.